Dzień dobry, ale też krzywa. Zrobimy może tak. Słuchajcie, mamy piękną pogodę. I mamy 23 stopnie w słońcu, naprawdę jest super. Mamy późny start dzisiaj, opóźniony tak zwany, bo mamy już godzinę 13 praktycznie. Nie pytajcie, co się dzieje ostatnio, bo jest jedna wielka masakra. Ale to są rzeczy, o których tutaj nie będziemy rozmawiać. Ja jestem tutaj po to, żeby wam też umilać czas i was inspirować i podnosić na duchu. Wiem, że wielu z was pomagają moje filmy w życiu codziennym i podnoszą na duchu, także moje problemy to moja sprawa, chociaż nie dzieje się najlepiej. Ale tak, zacznijmy od tego, że rano wstałam, jak mówię, z opóźnionym startem, umyłam głowę i byłam, słuchajcie, w Dino. Kupiłam Szymkowi te paróweczki, Szymek był ze mną dzisiaj. Kupiłam, słuchajcie, pałki, bo już nie było ani skrzydełek, ani światek, więc wzięłam pałki na zupę. Mam też dwie piersi z kurczaka na jutro, bo jutro będzie makaron, zaraz wam powiem z czym. Ogólnie mamy jeden wielki burdel w domu. Ja wczoraj za nie mogłam, więc jak się domyślacie, dzisiaj będę nadrabiać za dwoje. Włączę sobie muzykę i będę jechać z koksem. I tak, jutro będą piersi z kurczaka, do tego zrobię ten sos. I zrobię, słuchajcie, makaronik. A dzisiaj na zupę będzie szczawiowa. Mam zamrożoną z zeszłego roku z ogródka od nas. Mam jajka, ugotuję i będzie mua. Coś, co kupiłam jeszcze dzisiaj, słuchajcie. No to jest kola do obiadu. Szymek wziął sobie dwie butelki wody, to jedno już wziął. Wzięliśmy jedne draże. I wzięłam też proszek. Słuchajcie, ceny w Dino z 50 zł za proszek nie schodzą. Oczywiście ja jestem bardzo poddomowemu. Bardzo się cieszę, że ten vlog, gdzie był Gienek i Zenek, bardzo wam się spodobał. Jak go montowałam, to nie wiedziałam, czy nie będzie trochę zbyt dużo prywaty. Ale z drugiej strony stwierdziłam, że no ja taka jestem, więc dlaczego mam się kreować na kogoś, kim nie jestem? Bardzo się cieszę, bo są liczne komentarze, że jest naprawdę miło, fajnie i przyjemnie i ja się z tego bardzo cieszę. Ostatnio też na zakupach, jak byłam ze znajomą, wleciał do koszyka fikus i on był, słuchajcie, za chyba 13,99 albo 12,99, więc stwierdziłam, że go wezmę. Jeszcze był nieprzesadzany, nieruszany, postawiony w kąt, ale widzę, że nic nie wylatuje z niego, więc można go przesadzić i znaleźć mu miejsce. Mam nadzieję, że nie pogubiliście, no bo wiecie, fikusy raczej nie lubią, ale powiem wam, że tego drobnego, zaraz wam pokażę, mówię o tym, on też nie lubi być ruszany, zmieniany miejsce, więc jak ja go przyprowadziłam, on stał 2 tygodnie w innym miejscu, ja go przestawiłam, no i jak widzicie, on jest na pół łysy, ale tutaj już ma nowe listki, więc myślę, że będzie żył, także zaraz go pójdę odstawię. On jest przesadzony, także zobaczymy. Mam nadzieję, że ten nie pogubiliście. Tam skrzydło kwiat dzisiaj wyląduje pod prysznicem i pielęgnacja tego kwiata nas czeka. Ogólnie, jeżeli chodzi o święta, nie zamierzam świrować, wystawię kilka ozdób, nie mogę się w ogóle zebrać, żeby myśli były tak, jak wiecie. Myślisz i mówisz. U mnie jest zawsze tak, że najpierw gadam, potem myślę i nie nadążam czasami. Męczy mnie katar straszny i nie wiem, czy mnie zaczyna coś pylić. Także ja już kawę mam dzisiaj zaliczoną. To ta śliwka w końcu wyląduje do szopy albo w końcu do ziemi, także zobaczymy. No i kupiłam proszek, bo wstawiam pranie. O, ktoś dzwoni. O, widzicie? Wibracje włączone, to nie słychać. Moment. No i słuchajcie, robimy pranie. Najpierw to, co ja mam zrobić? Ja nie wiem. Wstawię wszystko do zlewu, ogarnę sobie blat, bo tutaj jest wszystko. Szymon też robił nawet tosty, także... Naprawdę cała chałupa wymaga sprzątania i chciałam umyć jeszcze okna. Mamy już godzinę, słuchajcie, 13, także jak to będzie wyglądało, to ja nie mam zielonego pojęcia.
tak jak mówię, no ostatnio nie dzieje się najlepiej, ale przychodząc tutaj będę się starała, żebyście tego nie odczuwali, żeby wszystko było tak jak jest. No bo nie oszukujmy się, nie ma co się rozdrabniać na drobne, rozmieniać na drobne. Ja startuję, włączam sobie muzykę i zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że jeszcze się dzisiaj usłyszymy.